No ciężko trenujemy. Ważne, że teraz mamy start na Suzuki Boxing Night 5 tak 5. i no, no ciężka robota jest. Ten właśnie ma nad nami taką jakby pieczęć, cały czas pilnuje nas, żeby ta dyscyplina była i wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No to jest potrzebne po prostu nam, bo przyjeżdżamy tutaj robić naprawdę robotę, nie, nie dla zabawy i takie coś no przynajmniej dla mnie jest potrzebne. Że po prostu wiem, że tutaj trzeba robić ciężką robotę, to nie są żarty, tylko trzeba no, zasuwać naprawdę i poświęcić się temu. I tak wydaje mi się, że jak mamy taki rygor, no to, to, jest, to jest wszystko okej. Okay. Potrzebuję takiego czegoś właśnie, żeby czuć, że to jest jakby taka praca, że, że robimy coś ważnego, a nie tylko, że na żarty coś. Czuć tą rywalizację, czy to mamy właśnie ten półdystans, czy mamy te zadaniówki, to widać, że, że każdy właśnie z tym charakterem, kurczę, jeden drugiego tu goni, tu nie odpuści, właśnie, no, i, no i to jest potrzebne, jeszcze dodatkowo trenerzy to podkręcają właśnie, żeby, żeby nie odpuszczać na tych odprawach, no zmotywują. I to widać, że każdy po prostu chce być tą jedynką i, no i nie odpuści jeden drugiemu. Bo mówią, że tak się walk, walka jest mało ważna, po prostu, a sam trening, żeby no, poświęcić się treningowi tylko, trzymać się taktyki żeby i też no, no, na charakter, żeby nie odpuszczać po prostu i żeby się nie skupić tylko na walkach, a na samym treningu po prostu jak skupienie pewny wyjść na trening, zrobić swoją robotę i, i później można sobie odpoczywać. Teraz właśnie na Suzuki Boxing Night 5, no to boksuję w 69 kg, no to więc tam, tam problemów nie mam, no to akurat sobie swobodnie trenuję, lekko ubrany, więc, więc się czuję dobrze. Teraz jest po prostu najbliższe jest zgrupowanie 9 marca, no i tam pewnie też będą właśnie międzyna międzynarodowe ekipy, więc tam też nas czeka dosyć ciężki obóz. Bo ostatnio też w Władysławie byliśmy, no to była ta właśnie jedynka Rosji, tam było no parę innych państw, no to było z kim robić. No i z nimi to już w ogóle nie można było odpuścić, bo chwila po prostu jakby e, odpuszczenia, no to oni to wykorzystywali, więc cały czas trzeba było od pierwszej rundy do ostatniej być skupionym i po prostu bojowo nastawionym. No ja po prostu zaufałem tenerowi, po prostu wiem, że on ma jakiś plan no i robię to, to, co on chce po prostu. I mam nadzieję, że że jak będę robił to sumiennie, no to, to wyjdzie wszystko na plus. No nie skupiam się tam wiadomo, są kwalifikacje, ale teraz się skupiam na tej robocie, co jest tutaj. Trzeba wykonać ją w 100%, żeby, żeby tam po prostu były wyniki. To jest tak, że jak wracamy do klubu, to po prostu tener wie, co mamy robić dalej. No i to jest takie fajne, że wracamy i dalej ten jakby ten cykl podtrzymujemy. No więc co mi się wydaje, że, że naprawdę jest w porządku. Ale jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Bo zgodnie z planem nie mamy żadnych kontuzji, każdy jest zdrowy, to jest najważniejsze. Więc oby, oby tak do końca było i żeby na walce też żadnej kontuzji nie było.